Wybiła 10. Wybiła 10, zaczęliśmy od kłopotów technicznych, ale już idziemy dalej. Bashir Ramatan pokazuje pięść światu. Mordercze treningi to codzienność. Na ringu przeciwnicy niewidomego boksera nie mają wiele do powiedzenia. On wytworzył u siebie coś na kształt szóstego zmysłu, wyczuwa, gdzie jest przeciwnik. Gdy chce oddać cios, trafiam w powietrze. Boję się jego uderzeń. On nie zna strachu. Trener Bashira nie ma wątpliwości. To wielki talent. Jego lewy sierpowy niewiele różni się od ciosów pełnosprawnych bokserów. Bashir już jako dziewięciolatek wykazywał zapał do boksu. Potem było zapalenie nerwu oka i utrata wzroku. Została pasja i nadała nowy sens życiu bezrobotnego bankruta, którego opuścili najbliżsi. Przyszły zwycięstwa, ale nie pieniądze. Jedynym źródłem utrzymania Bashira pozostaje zapomoga z lokalnego meczetu. Pieniądze zarabiasz, jeśli jesteś profesjonalistą, ale ja też potrzebuję pieniędzy. Przeznaczyłbym je na edukację moich dzieci. Bashir walczy o to, by boks dla niewidomych stał się sportem profesjonalnym. Na razie tworzy własną bokserską ligę, a gdzieś na horyzoncie kosztowna zagraniczna operacja oczu. Sprawdzam godzinę, 18 minut już po godzinie 8. Cały czas przeglądamy prasę, były najważniejsze informacje. Teraz czas na informacje o pogodzie. No to teraz zajrzyjmy do wywiadu Elżbiety Kruk. Coś jeszcze gdzieś możemy Państwu pokazać? Może tak? Jakieś ładne, miłe miasto, które się już zbudziło w sobotni poranek? Rach, ciach, ciach. Będzie czy nie? Będzie czy nie? Będzie czy nie? A co mogę chcieć? Mogę chcieć molo w Sopocie. Bardzo mi się przyjemnie z panem reżyserem rozmawia. Nie? No dobra. No to po co mogę wybierać? To do Łodzi chodźmy. Manakin pomarańczowy popisuje się przed samicą, przeskakując z jednego młodego drzewka na drugie i wydając przy tym dziwny dźwięk. Robi to tak szybko, że nie sposób zauważyć jego ruchów. Pozwoli nam je zobaczyć kamera do filmowania szybkich zjawisk. Ten mały ptaszek wyrzuca skrzydła do tyłu z taką siłą, że uderzając o siebie, wydają donośny trzask. Aby zabezpieczyć gospodarkę, minister Boni chce, by rząd przygotował pakiet gwarancji i poręczeń dla małych i średnich firm, zwiększył gwarancje międzybankowe, przyspieszył inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz wprowadził ulgę inwestycyjną. Co? Koniec kryzysu demograficznego.